17 stycznia Leszno będzie obchodziło już 102. rocznicę powrotu miasta w granice Polski. Z tej okazji przygotowano imprezy dla mieszkańców. 17 stycznia w 102. rocznicę powrotu Leszna do macierzy odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej Leszna. Zaproszenie na obrady otrzymali także radni poprzednich kadencji. Na 17 stycznia planowane jest rozpoczęcie przebudowy ulicy Wilkowickiej w Lesznie. Tym samym zamknięty zostanie odcinek ulicy Wilkowickiej od ronda Wilkowice do skrzyżowania z ulicą Graniczną. Leszno jest miastem ludzi przedsiębiorczych i aktywnych. Stwarza możliwości do działania na rzecz społeczności lokalnych dzięki wielu organizacjom pozarządowym i społecznie odpowiedzialnym firmom. Jedną z nich jest Spinko Spółka Zoo. W czerwcu ubiegłego roku leszczyńscy radni przyznali 150 tysięcy na budowę nowej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Dąbrowskiego. Pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie w czasie ferii czynna będzie przez cały dzień. W drugim tygodniu będzie można poszaleć na torze przeszkód. Klub na piętrze spółdzielni mieszkaniowej przy lesie zaprasza na półkolonie podczas ferii zimowych. Podczas ferii Teatr Miejski w Lesznie zaprasza najmłodszych widzów na spektakl o Drakuli i Soku z Buraka, który będzie grany w dniach 21, 22 i 23 stycznia o godzinie 17. Leszczyńscy strażacy biorą udział w akcji Bezpieczne Lodowiska 2022. Oferują pomoc w tworzeniu ślizgawek. Jest dobra wola, potrzebny będzie mróz podczas rozpoczynających się w przyszłym tygodniu ferii.